Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Wiktorze. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy kurs akcji ekipy będzie w tym roku wart ponad 30 zł? Ja oczywiście na to pytanie odpowiem, tylko tak jak zwykle sygnalizuję, że nie jest to doradztwo ani porada finansowa czy też inwestycyjna. Odpowiadam na podstawie tego, co mi wyjdzie w kartach. Ale jak najbardziej. Zatem Pan Wiktor pyta, czy kurs akcji ekipy będzie w tym roku wart ponad 30 zł. Czy kurs akcji ekipy będzie w tym roku wart ponad 30 zł? Czy będzie? Jest dziesiątka denarów, to jest bardzo dobra karta. Najlepsza karta w kwestiach zawodowo-finansowych, jaka mi w ogóle wychodzi. Także, no, szanse są naprawdę według kart bardzo, bardzo, bardzo duże. Natomiast tutaj jest dużo ostrzeżeń. Po pierwsze, co jest na ta karta dziesiątki buław? To jest przeciążenie, to jest nadmiar obowiązków. To jest taka energia, że już więcej nie dam rady, więcej już nie zdołam, już to nie na moją głowę, tak? Że za dużo mamy obowiązków, za dużo rzeczy po prostu do zrobienia. Bierzemy na siebie za dużo, na swoje barki. I może być w pewnym momencie dokładnie takie przeciążenie, takie zniechęcenie, brak motywacji, brak wiary w ogóle w to, że będzie dobrze, tak? Może tak być. Dlatego to trzeba pokonać koniecznie według kart, no bo to nie przyniesie żadnych pozytywów, żadnych korzyści, tylko i wyłącznie negatywy, tak? Negatywne wydarzenia, sytuacje. Co jest na nie karta diabła? No w tym wszystkim może poprzeszkadzać, no właśnie, karta diabła, tak? Czyli wszelkie zadiablenia, nałogi, uzależnienia, toksyczne wydarzenia, sytuacje, relacje, toksyczni ludzie, tak? Środowisko. To jest takie poczucie, że jesteśmy w klatce i nie wiemy, jak wyjść z niej po prostu. Także nie dajemy się żadnym zniewoleniom, bo one mogą się pojawiać, co jest, no nic w tym nie ma dziwnego, skoro jest przemęczenie takie totalne, fizyczne i psychiczne, no to pojawia się również i karta diabła, czyli wszelkie te negatywy zadiablenia. Absolutnie, i to może przeszkadzać w tym wszystkim, tak, w sukcesie. Także absolutnie nie wolno poddawać się tej negatywnej energii, bo to nic dobrego nie wniesie. Karta rada, dziewiątka kielichów. Na dziewiątka kielichów generalnie to jest karta, no to jest karta dostatku, dobrobytu, owszem, ale dla mnie to jest karta maska. Czyli tutaj należy zwracać uwagę, czy wszystko jest takie, jak nam się wydaje, że jest. Należy mieć oczy, uszy szeroko otwarte, ażeby nikt nas nie próbował oszukać, tak? Żeby nikt nic nie zatajał przed nami, ale również nie posiłkować się takimi narzędziami, tak? Nie zakładać maski, nie udawać kogoś, kim się nie jest, nie zatajać jakichś też informacji, tak? Po prostu pokazać się takim, jakim się jest naprawdę. I tutaj mogą też wyjść na jaw jakieś kwestie, które były przed nami zatajane, ukrywane, tak? Mogą wyjść na jaw według kart. Także tutaj, no, raczej uważać. Ale dziesiątka denarów jest przy tej karcie, tak? Dołożyłam sobie jeszcze jedną, żeby dointerpretować. No i tak jak powiedziałam, dziesiątka denarów to jest najlepsza karta w sprawach zawodowo-finansowych, tak? I pokrewnych, jaka mi w ogóle wychodzi w tarocie. Także no, dziesiątka denarów mówi o bardzo dużych korzyściach finansowych, o bardzo dużym rozwoju potężnym, o przedłużeniu rodu również, generalnie o budowaniu trwałych struktur, tak? Na lata. Także dziesiątka denarów, no, to jest karta również rodziny, karta takiego spokoju, satysfakcji, ale przede wszystkim satysfakcji finansowej, tak? Bardzo duże korzyści finansowe. Także według kart, czy kurs akcji ekipy będzie w tym roku wart ponad 30 zł? Według kart jest bardzo, bardzo, bardzo duża szansa, że tak. No bo w dziesiątkę denarów to nic innego wnosić nie może, tak? Generalnie, ale to może być nie tak od razu, może być nie tak szybko.
pokonać przeciążenie i nadmiar obowiązków. Nie dajemy się temu, nie dajemy się zniewoleniom żadnym, absolutnie. I nie nakładamy maski, zwracamy uwagę, czy nikt nie nakłada maski, tak? Czy coś, czy wszystko jest takie, jak nam się wydaje, i pewne kwestie mogą po prostu wyjść na jaw, które były zatajane. Ale 10 denarów jest, czyli no, bardzo, bardzo, bardzo duże korzyści i bardzo duża szansa, że tak się właśnie wydarzy. Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.